Cześć, witajcie. W następnej recenzji tym mamy kostkę, tak jak widzicie, po tytule specyficzną. Jest to Yulong w wersji drugiej, w wersji oczywiście magnetycznej. I jest to oczywiście YJ, czyli taka odnoga późniejsza Moju. Oczywiście już teraz firmy te nie są razem połączone, ale mamy kostkę dość specyficzną. Oj, już świeżo dlaczego. Kostka ma właśnie taki śliski, że tak powiem, ten plastik, tak jak w przypadku tego Feng Huo Luna, którego ostatnio recenzowałem. Jeżeli nie widzieliście, to tutaj pewnie będzie karta przypięta z recenzją Feng Huo Lun, kostki od YJ'a. Ten plastik jest taki śliski, tak jakby zalaminowany. Dodatkowy ma taki właśnie jakiś składnik, że jest to bardzo przyjemne takie dla palca, tak jak powierzchnia ekranu telefonu. To jest najbardziej chyba odpowiednie porównanie. I te odcienie plastiku są bardzo ładne, przejrzyste, fluorescencyjne. Na pewno z tym nie będziemy mieli problemu. I kostka właśnie w tym połączeniu, że jest taka specyficzna z dotyku i specyficzna z feelingu oraz z dźwięku, posłuchajcie, tworzy takie dziwne doznania, które są bardziej na plus niż na minus. Kostkę się bardzo przyjemnie układa i ona chodzi bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie zresztą nasilenie zakrętów. To ścinanie zakrętów to już sięga prawie do 60 stopni. Zobaczcie, mam kostkę tak, nic nie robię z palcem z tyłu. O, akurat tym razem kostka zalokowała, czyli nie zawsze to ścina, no ale najczęściej te zakręty pokonuje. I w przeciwną stronę niecałe 30 stopni, takie 28 gdzieś zetnie, tak równo z linii bloczka nie zawsze chce ściąć. Powiem wam, że tak minimalnie troszeczkę mniej trzeba dać i zetnie, tak więc nie jest to pełne ścinanie zakrętów na wszystkich kątach, bo tak jak widzicie, kostka się da minimalnie zlokować, no ale jest to bardzo, bardzo dobre ścinanie zakrętów. Kostka właśnie tym samym dźwiękiem, zobaczcie, że też zachęca jak najbardziej do układania. Ja w porównaniu z tym takim dotykiem na plastiku, no to powoduje takie specyficzne jakieś właśnie uczucie, ale no, jak najbardziej na plus. Jak dla mnie przyjemnie się bardzo układam tej kostce. Może nie będę aż tyle układał, żeby to mnie nie zagłuszało, ale na kostce bardzo, bardzo przyjemnie się układa i można na niej bić dobry czas. Ja ją nasmarowałem sobie, lekko wyregulowałem, poluzowałem, że mniej więcej ma tyle luzu. Kostka nie popuje, nie rolling popuje. Te rolling popy naprawdę tutaj nie zdarzają się super często. W tym miejscu stawiam dość spory opór, tak więc nawet przy takiej permutacji G z moim finger trickiem, no nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tak, no jeszcze poruszając jakieś takie rzeczy, no to wiadomo, mamy śruby regulacyjne tutaj pod center kapami i tak dalej. Tutaj można sobie tą kostkę wyregulować, ale to jest standard praktycznie w każdej kostce, tak więc nawet tego nie poruszam w niektórych swoich recenzjach. Ale no ta kostka właśnie po takim lekkim przygotowaniu, czyli smar, wyregulowanie, no chodzi to na tyle dobrze, że ja mogę spokojnie na takiej kostce układać i bić gdzieś swoje rekordy, normalne średnie kręcić. I ona z jednej strony dla mnie jest taka trochę kanciasty, taki ma ten feeling, takie poruszanie się, takie trochę zanci można powiedzieć, nawet starsze, ale z drugiej strony z lepszym ścinaniem zakrętów, z fajniejszym jakimś plastikiem, z odcieniami, nie takie ciemne odcienie jak nadaje nie zanci. I to łącznie tworzy taką całość, jakby połączenie takiego zanci trochę z Ganem albo z jakimś dobrym Moju, jeszcze domieszka jakiegoś Walka i to jest naprawdę taka specyficzna kostka i może nie każdemu przypadnie do gustu, ale mi na przykład bardzo przypadła do gustu. Jak dla mnie to jest jak najbardziej kostka na plus i kostka, którą warto sobie zakupić, ewentualnie jak wrócę już zawody stacjonarne, to na zawody pojechać i na czyjejś takiej kostce poukładać. Jeżeli wam przypadnie feelingiem do gustu, to jak najbardziej wtedy polecam kupić. Oczywiście link do sklepu Speedcube'a macie w opisie. Bo naprawdę nad taką kostką można troszeczkę spędzić czasu, właśnie nasmarować, wyregulować i mieć genialną układankę. Czy YJ tutaj zaskoczyło? Jak najbardziej tak. I czy w pozytywnym znaczeniu? Myślę, że też tak. Że to jest kostka godna polecenia. I to było chyba na tyle w tej dość krótkiej recenzji, no ale takie też chcecie tutaj widzieć na kanale, tak jak zauważyłem też po Watch Time'ie. No i myślę, że na tej kostce się na pewno nie zawiedziecie. Dobre bardzo ścinanie zakrętów, brak za bardzo rolling popów, kostka magnetyczna, te magnesy, jeszcze może tak nie dopowiedziałem, te magnesy działają bardzo fajnie i nie stawiają dużego oporu, ale też dokręcają tą naszą ściankę. Są dość lekkie, tak więc bardzo takie przyjemne i te całe doznania w jednej kostce nam się kumulują. Jest to coś ciekawego, bardzo ciekawy produkt, tak bym go określił, i specyficzny, tak jak napisałem w opisie. Więc resztę w zasadzie pozostałem wam do testowania. Mam nadzieję, że wam tą recenzją pomogłem i że gdzieś was tak zachęciłem też do kupienia tej kostki, bo jest to na tyle ciekawy produkt, że warto go nawet u siebie mieć, żeby gdzieś tam mieć styczność z takim feelingiem, bo on nie jest porównywalny jakoś super do różnych innych kostek, które są na rynku i ciężko właśnie tutaj znaleźć porównanie, więc to jest coś zaskakującego z tego względu właśnie, że nie mamy podobnych feelingów czy w ogóle produktów też za bardzo na rynku. Tak więc dla mnie to jest takie coś nowego i mi tutaj będzie wam ciężko przekazać jakieś super odczucia na tej kostce, bo ciężko to do czegoś porównać.
No tak więc mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości i trzymajcie się, cześć, do następnych filmów.